Wspólnie z partnerami z zagranicy wytypowaliśmy 18 zespołów badawczych ukraińskich, które będą wspomagane finansowo przez najbliższe 3 lata. W sumie przeznaczymy na to ponad 30 milionów złotych. To są fundusze zebrane w Stanach Zjednoczonych, to są fundusze zebrane w Europie. Te zespoły badawcze będą pracować w instytutach Polskiej Akademii Nauk, ale będą również współpracowały z zespołami w Ukrainie. Naszym celem jest wspomożenie ukraińskiej nauki i stworzenie takich zespołów, które po tym, jak konflikt zostanie zakończony, wrócą na Ukrainę i odbudują ukraińską naukę. Polska robi bardzo wiele. Przypomnę, w samej tylko Akademii Nauk w tej chwili gościmy ponad 200 ukraińskich naukowców. Jest ich bardzo wielu również na uczelniach. Mamy paruset studentów ukraińskich w polskich uczelniach, więc gdyby wszystkie kraje europejskie robiły tyle samo, to myślę, że Ukraina, przynajmniej gdy chodzi o naukę, mogłaby być spokojna o przyszłość nauki. Tymczasem jednak ta pomoc jest zbyt mała. To 18 zespołów badawczych ukraińskich, które byliśmy w stanie wspomóc, to tylko 18 zespołów. Chcielibyśmy, żeby ta liczba była co najmniej podwojona. Niestety brakuje nam na to funduszy i będziemy tych funduszy szukać. Wsparcie ukraińskich naukowców musi mieć dwa wymiary. Jeden, ten oczywisty, finansowy. Ukraińscy badacze po prostu muszą mieć za co przeżyć. Ale ten drugi, równie ważny, a być może nawet ważniejszy, muszą się znaleźć pieniądze na badania po to, żeby nasi przyjaciele, naukowcy ukraińscy mieli możliwość pozostania w zawodzie. Bez tego bardzo szybko w tak konkurencyjnej sferze, jaką jest nauka, stracą swoje pozycje i prawdopodobnie z nauki odejdą. Więc naszym podstawowym zadaniem jest utrzymanie warsztatu naukowego Ukraińców i pozwolenie im na rozwijanie tego warsztatu w taki sposób, żeby już zaraz po ukończeniu działań wojennych mogli kontynuować swoją pracę w Ukrainie. Przynajmniej połowa z nich chce na Ukrainę wrócić. To jest dobrze. Nawet jeśli druga połowa zostanie poza Ukrainą, to mamy nadzieję, że utrzymają ci naukowcy kontakty ze swoimi rodzimymi instytucjami i nawet pracując poza Ukrainą, w dalszym ciągu będą Ukrainę wspomagać, choćby poprzez wymianę naukową. Więc w sumie jestem optymistą, a nasze działania w Polskiej Akademii Nauk z pewnością przyczynią się do tego, że ukraińska nauka nie tylko przetrwa, ale wyjdzie z tego konfliktu silniejsza.